Hej, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Avia i moi drodzy, jesteśmy w kolejnym odcinku ze 100 dzieciaczków i tym razem jesteśmy wieczorem, ponieważ stwierdziłam, że nie będę przegrywać już końcówki tego dnia sama, gdyż jeszcze mam trochę energii, więc coś tutaj sobie razem porobimy. Też ostatnio wpadłam na taki pomysł, nie wiem czy on jest dobry czy nie, pewnie jak mi napiszecie już to w komentarzach, to już będę, przepraszam za kaszlnięcie. Mój głos, napraw się, halo, czemu pajacujesz przy wszystkich? Zgaduję, że pewnie jak już, wiecie, nagram, jak już to ten odcinek wyjdzie, to już będę dawno w realizacji tego pomysłu. Ale przedtem, moi kochani, dzisiaj zapraszam Was na live'a na godzinę 19 bodajże. Jeżeli go nie będzie, to bardzo przepraszam, ale na 99% będzie on od 19, jeszcze sobie zobaczcie, co tam, gdzie tam piszę, bo ja oczywiście jest czwartek. Porozmawiamy tam trochę o sprawach kanału, co będzie nowego na kanale, co będzie starego. Poodpowiadam też na Wasze pytania odnośnie całego konkursu, całego rozdania o Simsach, na które Was mega, ale to mega bardzo zapraszam. Ja sobie przyciszę jeszcze sobie Simsy, bo trochę za głośno sobie. O, festiwal śniegu. Może ja nie chcę festiwalu śniegu, jakoś tak zbytnio mi nie po drodze on jest. Tak czy siak chciałam jeszcze, żebyś Anastazja to zrobiła. Ja jak będę przypominać sobie jakieś rzeczy, to będę o tym mówić pewnie 500 razy, ale to znając życie, to później będzie. Ale wracając do tego, to wpadłam sobie na taki pomysł, żebyśmy ten dzień, bo ten jest ten taki ala wolny dzień, powiedzmy, od zachodzenia w ciążę, od poznawania ogólnie, znaczy w tym dniu powinniśmy tylko poznać Dona, więc stwierdziłam, że może zrobilibyśmy tak, żebyśmy poznali sobie kilka osób już, Dona ze Stalandgraba, tak żeby się z nimi tylko przywitać i w późniejszych etapach ich po prostu zapraszać na parcele. Wydaje mi się, że to by bardzo, ale to bardzo zaoszczędziło nam czasu. Chyba też nie kojarzę, żeby w ogóle było takie ograniczenie, że tego nie wolno robić, więc tak też uczynimy. Pobaw się trochę z tym psem, weź go, poznaj. Myślę, że trochę sobie z nim potrzeba tutaj spędzić czasu. Napełnij miskę i później idź już spać, może dziecko się nie obudzi 500 razy w ciągu doby. I też wiecie, myślałam, że ten moment jest takim najlepszym momentem na zapoznanie się z tymi człowieczkami wszystkimi. Ponieważ naszą Nelę możemy jeszcze zostawić w żłobku, a dopóki możemy zostawić w żłobku, to chyba będę korzystała z tego. Też wiem, że Olciak z mi już robi domek, więc za jakiś czas, jak uzbieramy pieniędzy, to trochę to ten domek będzie tutaj, oczywiście. Tylko no, troszkę kasy trzeba uzbierać. Co prawda, jak mam już te roślinki, to myślę, że nie pójdzie ona, znaczy nie będzie to aż takie trudne. Ma kupa. O, już mogę wszystko nawieść. Ulala, a nie, tylko niektóre. Wybrane mam tutaj nienawiezione. Oto. O, dziecko się obudziło. Ach, nie chcę troszkę pobeczy. Wiecie tam. Dla zdrowotności. Płaszcz, wypłakać się też trzeba. Zdobyto styl życia, blokowała styl życia miłośniczka świeżego powietrza. No, trochę tego świeżego powietrza ostatnio zażywasz. Dobra, jak wstaniesz, to może się uspokoi samo. No, dajmy, że go nie słyszymy. Ja jestem złym rodzicem, jak widać. Co więcej, moi drodzy, odnośnie następnych imion, to możecie mi pisać pod tym odcinkiem też. Ja zrobię pewnie ankietę we wtorek, czyli przed tym odcinkiem, odnośnie imion dla 100 dzieciaczków i z imion, które zostały przeze mnie wybrane z Waszych propozycji przez osoby, które były na live'ie. To są imiona takie jak Nora i Marinette dla dziewczynki, a dla chłopaka to jest Krzesimir i Krawężnik, więc może być śmieszne, bym tak powiedziała. Dobra, wstań już, ogarniesz dziecko i wtedy sobie coś zrobisz. Otwórz i jak otworzysz, to sobie możesz wziąć porcję czegoś do jedzenia, a też możemy sobie rozmnażać żaby. Co prawda one są beznadziejne. Jakaś muszelka, nie muszelka.
Jest godzina 6. Chodźcie jeszcze z drzemni. O, ja zapomniałam wam, że miałam, jak ona śpi, to miałam wam czas przyspieszyć, to już następnej nocy wam to przyspieszę. Teraz chodź jeszcze sobie pośpi troszkę, póki możesz, póki jeszcze dziecko ci nie wyje po raz 500. A jak wstaniesz, to gdzie masz tutaj pielęgnuj? Nie, dobra, może tak, opryskę przeciwko owadom, odchwaść i sprzedaj, super sprzedaż. A ty nie możesz jeszcze od 8 poziomu sprzedaj wszystko po prostu, dobra. Nie wiem, czy tu jeszcze możesz coś podlać. Podlać teren. Roślina nie potrzebuje wody. Okej, jak nie potrzebuje, to nie. O, dziecko buczy znowu. Nakarm, zmień pieluszkę. Dobra, jak to, tak już to wszystko zrobisz, to to zrobisz później. Okej. Nie będziemy go gaworzyć jeszcze. Niepotrzebne mi to jest jeszcze tak dużo spędzenia czasu z tym dzieckiem. Ile my pieniędzy zarobimy? Mam nadzieję, że z 2000 tak minimum, bo chciałabym wiedzieć jak najszybciej. Bob! Halo! Idź do żony! Nie masz wstępu. Ojej, ale on ma, patrzcie, ale on ma okropnie dobrane włosy do brody. Dzień nowej umiejętności. Ale, ale strasznie głośno mam słuchawkę. Ja mam dość ciszę pewnie. Bob, idź spadaj. Możecie mi napisać też, co wy uważacie. Czekajcie, ja bym chciała. O, sam malujesz obraz. Bardzo mnie to cieszy. A sobie ubrała tę tradycję. Poznaj nową umiejętność lub rozwijaj tę, w której przydałoby się więcej wprawy. Okej. A powiem, że tak... Tak sobie ci to wyszło. Może to wiesz... Picasso i tak dalej to z ciebie nie będzie, ale... Może bardziej byś Michała Anioła zaczęła... Nie, to też nie. Nie, nie. Powiem ci, Anastazja, że cienko ci to idzie. Jak to skończysz, to weźmiesz sobie podróżu. Znaczy, w sumie nie skończyłaś, ale dobra, podróżuj sami. A wiem, co miałam powiedzieć. Miałam się was zapytać, co wy myślicie, czy zerwać z Bobem raza porządnie, powiedzieć mu hej, spadaj ziom, czy jak uważacie? Też wiecie, co zrobimy sobie? Pójdziemy sobie do siłowni, bo tam prawdopodobnie będzie Don. Tam sobie też poznamy już może jakichś innych facetów. Ogólnie sobie popoznajemy ludzi, żebyśmy już mieli jakieś później odniesienie odnośnie po prostu co z kim i tak dalej. Oczywiście na pierwszym miejscu jest Don, później zrobimy kolejne głosowanie, kto będzie, czy Zest, czy może stary Landgrab. Została wysłana do żłobka. A, niech sobie ją wysyłają do żłobka. To jest jakaś kobieta. Możesz przyjazne przywitanie zrobić. Okej. Okay. Ale idziesz wyprostowana. No, Anastazja. Ewidentnie tak sobie cię chciała poznać. O, o, mężczyzna. Zostaw, mężczyzna tu jest. Brand. Powiem Brand, że nie wiem, czy będziesz zainteresowany w ogóle nami kiedyś, ale może orientację zmienisz. I na jeden czas, jakby mi później brakowało kogoś. Poproś o pomoc. Nie wiem. O, tu jest kolejny. A z tym to by fajne dzieci mogły być, powiem wam szczerze. Dosyć fajny jest. Może tego byśmy zaatakowali za jakiś czas. Znaczy na samym początku przydałoby się starych zaatakować. Bo powiem, że oni mogą najszybciej nam zejść. Wiecie, może nie jak świeże bułeczki, ale no, może go mi się skończyć szybciej niż powinni i możemy nie mieć okazji na przykład mieć dziecka ze starym Landgrabem i młodym, co dla mnie, według mnie jest po prostu czymś, do czego dążę. Nie wiem, właśnie ostatnio na live odrozkminęliśmy, co by było, gdyby nasza Anastazja miała dziecko z starym Landgrabem i z młodym Landgrabem.
Kim by dla siebie byli te dzieci? Kim by dla siebie były? Tu jeszcze jakiś jeden chłop leci. Ale widzę, że Dona nie ma. Okej. Czekaj, dajcie, chcę go nacisnąć. Przyjazne przywitanie. Przywitaj się z nim też. A, wiem, on jest z tego, z... Albo czarodziejów, albo wampirów. Okej, dobra. Koniec tego dobrego. Jest już późna godzina. Lecimy... teraz lecimy do Dona. I później... chociaż nie, co, najpierw sobie polecimy do Landgrabów, bo chciałabym jeszcze Landgraba... A nie, Zesta najpierw... Dobra, może być najpierw Zest, później Landgrabowie. Weźmiemy sobie ich, obczajmy. Czy poznamy się tylko z nimi, a później już polecimy sobie do Dona, żeby z nim się już bardziej zakolegować. No, żeby już w następnym odcinku nam... Znaczy, no w sumie, nie, w sumie w tym odcinku, bo to następny dzień, to będzie ten odcinek jeszcze. A zobaczymy, jak z czasem się wyrobimy. Szczerze mówiąc. Zazwyczaj chyba leciałam 2 dni, więc... Też nie chciałabym, żeby te odcinki były mega, mega długie. Okej, chodź Zest. Przyjazne przywitanie. Też na pewno będziesz na naszej liście kochanków, chociaż tak jak potraktowałeś Ziona, nigdy ci tego nie zapomnę. Dobra. Wystarczy już. Nie, nie, nie podróżuj z Zestem. Dawaj. Poznamy sobie później Landgrabów jeszcze. Lecimy. Powiem wam, że teraz te początki chyba są najgorsze, bo musimy wszystkich poznawać i te dzieci będą małe, więc będą od nas wymagały dużo zaangażowania, a później jak już będziemy mieli nastolatków, to myślę, że oni chyba się mogą dokładać do budżetu z tego, co kojarzę, więc więc tutaj akurat może nam się troszkę przydadzą. Zapukaj do drzwi. Ale mają przezroczyste domy. Nigdy się, szczerze mówiąc, nie przyglądałam. Jak oni tam mieszkają sobie. Okej. Jest ktoś tutaj w ogóle? O, jest tutaj u góry. Młody, chodzi do niego. Przyjazny, on jest nastolatkiem. A, to jeszcze na niego to... Jeszcze będzie musi chwilę zaczekać. Ło. Festiwal młodości. Wiecie, jakie zapcie swoje papierowe... Kabuto? Co z kabuto? Co to jest kabuto? To brzmi trochę... creepy. Nie macie tutaj piętra niżej. Gdzie jest stary Landgrab? Czy on jest w pracy? Czy jestem ślepa i on gdzieś tutaj siedzi? Jest, a ja go po prostu nie widzę. Ej, dobra, weź sobie chwilę, możesz... Może nie pograć w grę. Kariera może też nie. Serwisy. Sprawdź oś. Napisz serwisy społecznościowe. Znaj kreację stylów życia. Może nie. Zamów. Sprzęt spinaczkowy. Dla gry Zoni. Nasiona czosnku. Czemu akurat nasiona czosnku można osobno kupić? Dobra, jest już po 15, to nawet jakby był w pracy ten stary. O, właśnie, wraca. Ej, on jest już tak stary? On jest... Nie, do Boże, myślałam, że to jest... Już miałam takie mindfucka troszkę. Czemu właśnie on jest taki? Okej, dobra, ale dobra. Gdzie jest ten stary Landgrab? Halo, ludzie. Bo trochę znikł. Jest już po godzinie 16. Już dawno powinien do chałupki wrócić sobie. Ten flirciarski jest od razu. Co tam się będziemy starać? Dobra. Jeżeli chodzi o... Wkrótce ma urodziny, dobra, czyli pewnie jutro będzie miała urodziny. Znaczycie, ale jeżeli chodzi o tego starego Landgraba, to dobra, już następnym razem go sobie poznamy, lecimy do tego Dona. W ogóle u Dona też będzie śmiesznie, bo przecież Don to mieszka... Okej.
A no tak, bo ja przecież mam w świecie, że mogą się wszyscy krzyżować jak chcą. Która ma z nich dziecko? Znowu ma ta... Boże, ta matka tych sióstr? Jak tak, to... Uhuhu. Piosenka z kim? Czy to od Dona będzie? Czy nasze dzieci będą miały... Ale w sumie też, czekajcie... Bob na razie z Elizą, w ogóle też jak miałam swoje światy, to nie wiem czemu, ale Bob z Elizą są małżeństwem, a nigdy nie mieli dzieci u mnie w żadnym świecie, który miałam takie, że oni mogli teoretycznie, wiecie, ze sobą ten tegesować. Dobra, widzę, że tutaj jest Don. Przyjazne przywitanie. Zawsze od ciebie najlepsze dzieciory wychodziły. Więc przywitajmy się z tobą, zobaczmy. O, jakie, patrzcie. Trochę wygląda jak jakiś tort, a nie jak burgery. Takie podłużne. W sumie bardziej kanapkowe są. Weź sobie porcję. Zapakuj na wynos. Świętuj. Śpiewaj o świecie. Dzień nowej umiejętności. A czemu nie? Miłości, festiwal. Może byście razem poszli na festiwal miłości? Pochwal Wygląd. Z nim to może już od razu byśmy sobie spróbowali coś więcej zrobić. Gadka na podryw. Więcej romantyczny. Wręcz romantyczny prezent. Żabę. Cenię sobie czas spędzony z tobą. Myślę, że dzięki temu zbliżymy się do siebie bardziej niż kiedykolwiek. No ja mówiłam wam, z Donem to akurat Don jest flirciarski, to szybko leci. Spróbuj uwieść. Wodzicielska poza. Przyspieszymy sobie ich, żebyś też czasu tak nie marnować. O, tu przyszła Kaliente. Ty jesteś chudziutka. Ciekawe, jestem ciekawa, która z was ma. Zastanawiam się, czy nie chcesz przyjść do jego domu. Nie, Bob, ty masz, człowieku, żonę. To był szybki skok w bok. Teraz już się odczep ode mnie. Mimo, że... A, to dziecko zostanie zabrane. O, ale to nie moje dziecko, to wiecie. Dawaj, chodź jeszcze z nim troszkę. Wyznaj zauroczenie. Nie wiem, jak ty zareagujesz. Troszkę śmierdzisz, wiesz? O nie, weź. O nie, halo. Czekaj. Weź się, skorzystaj. Z tego co kojarzę, oni chyba mieli największe pretensje, jak się ktoś u nich w domu kąpał. Ochotę na herbatę z kwiatami wiśni. Nie, Bob, odczep się. Mam przeliterować, żebyś się brzydkiego słowa użyć. Daj mi święty spokój. Ja naprawdę nie chcę, żebyś cokolwiek ze mną robił. Porozmawiaj o pochmurnej pogodzie. O, dobra, troszkę nam się polepszyło. A, wchodzisz komuś do łazienki. Damskie zebranie w łazience, widzę. Pochwal Wygląd. No. Don ci ucieka! Goń go! Czekaj, zabrać się na wynos. Czy spakowałaś? W końcu nie spakowałaś. To jest zepsute. Zostaw mi tę kawę zepsutą. 7 godzin. 8 godzin. Czekaj, chodź jeszcze sobie z nim chwilę trochę porozmawiać, bo żeby jutro nam, wiecie, przyjechać, zrobić to, co trzeba i mieć z głowy. Pochwal się rodziną. Ale ty masz duże cycki. Ja nie mogę. Powiedzcie mi, czemu Bob aż tak bardzo nas atakuje z każdej strony? To jest aż nieznośne. Ej, spróbuj ten pierwszy pocałunek. Ja wiem, że nas nienawidzi. Don jest flirciarski. Dawajcie. O.
Spodobało ci się, Don? Spodobało ci się chyba. Z Donem akurat powiem wam szczerze, że chciałabym tak, żeby się udało zrobić bez jakichś większych relacji, po prostu, że wiecie, że... A troszkę se skoczymy w bok, bo jednak Don jest właśnie taką osobą, tak mi się przynajmniej... Przynajmniej ja go tak zawsze odbieram, że on jest taki... troszkę nieodpowiedzialny, żeby tylko sobie się zabawić. Wręcz róże. Okej. Wymień się numerami. A wymień się numerami, co ci szkodzi? O, to. Poślij pocałunek. Poprosi, nie chcemy. Barabara pod prysznicem. Ups. Moi drodzy? Ups. Ale to zbyt bardzo... Może nie to, że ciekawie... O, oczywiście głos w telefonie, ale... To bardzo ładnie wyglądało tam, żeby to kliknąć, powiem wam. To jest wanna. Boję się patrzeć do prysznica. Słyszę ich. O, dobra, pięknie zasłonięte. Coś wam trochę chodzi, to... O Jezus, czy nasza Anastazja przez chwilę nie miała... Zrób test ciążowy. Chociaż nie, wiecie co, nie będziemy robić tego testu ciążowego, właśnie. Nie będziemy go robić, zrobimy sobie jutro. Zobaczymy, czy coś pykło z tego jutro. No bo z tego co kojarzę, to ja mam właśnie włączone to, że może się coś zadziać. Nic, spać u nich, wracaj do domu, masz dziecko. Halo. Ty, droga moja. Do Boba wracaj swojego, znaczy nie Boba, nie, tfu. Nigdy Bob. Do Bachora, o. Tak lepiej. Solani, tu mamy rodzinę. Wracaj, pieniądze trzeba zarabiać. Dziecko drugie za chwilę może być w drodze. Ale powiem wam, że nie wiem, jakie wy imiona wybierzecie. Ale już się zaczynam bać. Na pewno. No wyobraźcie sobie, jak się dziecko nazywało Krzesimir. Czy Krawężnik. Będzie to troszkę dziwne. Ale tak czy siak widzę się z wami już rano. Dobra, moi drodzy, słońca jeszcze nie ma, ale dziecko już płacze po prostu od rana. Jak widzicie, też tutaj coś się podziało nam z kurzem. Posiadam oczywiście ten jakże wspaniały dodatek, więc odkupiłam ten przenośny odkurzacz, znaczy samo czyszczący odkurzacz, nie wiem jak to nawet nazwać. Widzę, że akurat Trzyna postanowiła zrobić ci kupsko pod nogami. No, ładnie, ładnie, psiokup, ładnie. Weź ją na karm, bo już to dziecko po prostu... Ładnie karmisz przez koszulkę. Jak pięknie, Anastazja. Nie wiedziałam, że się tak da. Ale ty widzę, że potrafisz wszystko. Dobra, tak czy siak, ogarniemy sobie tutaj szybko. Jeszcze sprawdzimy, czy jest w ciąży też nasza Anastazja. Też jak widzicie, tutaj dostałam... Ewoluowałam coś. Starczy ci poziom, ponieważ 3 razy się w nocy budziła i musiała to go Bachora przewijać, przerabiać i tak dalej. Weź to nadepnij. Nie chcę szukać tych kosztowności, bo z tego co kojarzę, to wiem, że troszkę kasy się na tym dużo zarabia, a to tak wydaje mi się, że trochę nie fair będzie do końca. Podlej cały teren. Opryskę przeciwko owadom. Odchwaść. Nie wiem, na ile ci jeszcze twoje dziecko pozwoli, żebyś coś porobiła. Też widzę, że trzeba to wszystko nawieść. Więc, moi drodzy, wiecie, co będzie trzeba zrobić. Ale w pierwszej kolejności sprawdzimy sobie... dobra, weźmiemy cię szybko. Czemu ona nadal beczy? Czemu to nie ściera kurzów? Nakarm piersią, przytul, porozmawiaj i gawosz. A później sobie weźmiesz otwórz. Otwórz. O, dobra, usnęło.
Jakby... obudziło się. Skorzystaj. Wykup. Wróć do stacji. Nie, Bob, odczep się, to już któreś twoje podejście. Może to dziecko... Dobra, przestało, myślałam powiedzieć, że może beczy, dlatego, że to jest brzydko. Czemu to nie jeździ? Wróć. To tutaj nie posprzątało. Nie wiem, czy nie kupimy na chwilę normalnego tego odkurzacza. A, wiem, dobra. Ogarnij tu. Ja też zmykam. O, interesują... W internecie piszą, że na pchlim targu występuje jakaś fenomen... jakiś fenomen. O, dobra. Wróżba. Wróżbą mu błyskotą karierę. Boże, Jezus Maria, ale cudownie. Ty się kąpiesz. Jak pięknie. Podlałaś cały teren, podlałaś. A, widzę, że jednak nie nawozić. Jeszcze nawożenia nie ma. Bob, proszę cię, ja już mam ciebie totalnie dość. Proszę, powiedzcie mi, że mogę mu powiedzieć, go wkurzyć, zerwać z nim, żeby się ode mnie odczepił totalnie. Zrób ten test, porozmawiaj. No nie jest w ciąży, więc dzwonimy po Dona. Nie wiem, czy pod takim prysznicem mogą się... Ale chyba w namiocie mogą. Mam przynajmniej nadzieję, że w namiocie. Jak nie, to pojedziemy szybko do Dona. Sprzedaj wszystko. I też chyba będę musiała z nim znowu troszkę nadrobić czasu. Zaproś do spędzenia czasu na parceli. Ty miałeś wrócić! A ty sprzedaj. 2000 mamy tylko... Ej, ja powiem wam, że mega mało jest tej kasy. Jeśli to dziecko zaraz urośnie, ja będę musiała powiększyć tą naszą chatę. Już miałam powiedzieć, Bob... Wkurzający jesteś, ale bardzo chcę, żebyś dołączyła do naszego klubu Avengerga. Chciałam przeczytać Avengersów, ale coś mi nie pasiło. Wiem, że bardzo chcecie mi wszyscy w moim klubie, ale ja mam dziecko. Dziecko jedno, a drugie może być zaraz w drodze, jak się Don postara i przekaże część swoich jakże wspaniałych genów. Ale jak widać, mu idzie to tak cudownie, że w ogóle mu nie idzie. Dobra, a w ogóle... Dobra, mam tu poznanych ludzi. Ty, dziecko, co ty jesteś? Po co tu przylazłeś? Po kiego cię tu? Dziecko, przyjazne przywitanie. Jesteś trochę za młody na różne rzeczy, więc... Nie, broń Boże, nie będziesz barabara w namiocie. Dobra, przechodzimy do setna. Potrójnie zrobimy, może trójaczki wyjdą. Może lepiej nie. Dobra. Zostaw dziecko i idźcie do namiotu. Czemu jesteś... Co? Jakim cudem nagle się im... Nie mów mi, że ty zaczęłaś z nim chodzić czy coś innego. O nie. O nie, moi drodzy. Zrobię aż tego zdjęcie. Ale chyba trochę to dziecko nie wie, co tu się dzieje. Dobra, widzę, że tylko pojedynczo zrobiliście. Chodź, szybko. Test ciążowy, raz, dwa. Chcę zobaczyć, czy coś z tego wyszło. Jezus, wcięło cię. Nie jest w ciąży. Wróć do stacji. Nie, dobra, wiecie co? Inaczej... Może sprzeda? Da się sprzedać dziecko? Halo, nie zacznę się. Nie, nie. Już miałam takie. A może jednak się da sprzedać? Dobra, tylko stówę straciłam. Odkurzacz. Taki kupimy. Na ten jeszcze. Może nie najtańszy, ale nie najgorszy kupimy. Później podkurzasz. Nie no, chcę barabara. Nie chcę starać się o dziecko, chcę barabara. Dziecko... Don... A może cię barabara... Ależ ten czas leci! Nela nam ewoluuje. Jutro sobie ją... Znaczy później sobie ją ewoluujemy w kolejnym odcinku. Już w tym na razie się bawim jeszcze z Donem. Dawaj. Jak ty zrobisz siku przy dziecku jakimś obcym? Nie wiem.
A, dobra. Dobra, nie jest w ciąży, to ja robię inną taktykę. Powiem wam, bo jest już 17, a ona coś... Nie ten teges. Co? Don, weźże się postaraj, przecież nie jesteś bezpłodny. A. Poszło spać to dziecko? Nie, nadal jęczy. Okej, okay, dobra, czy on nie chce mieć dzieci po prostu. Zrób test. Nie masz brudnej pieluchy. Proszę cię, weź, Anastazja. Nareszcie. Wygarnij mu w twarz, widzisz, nie zabezpieczyłeś się wystarczająco. On jest szczęśliwy, czy on jest zdruzgotany? Bo trudno wyczaić, szczerze mówiąc, wiecie? Dobra, tak czy siak, moi drodzy, udało nam się po wielkich próbach, ciężkościach i tak dalej nareszcie uzyskać geny i inne rzeczy też w sumie Dona. Więc temu panu po dzisiejszym odcinku możemy powiedzieć papa. Może tak, to niektórzy mówili hasta la vista przez piękne duże H. Ale nie da się pogrążać z hiszpańskiego. Papa, hasta la vista. I cóż, dziękuję wam, mojego, za ten odcineczek. Ja jeszcze sobie ogarnę tutaj. Jak patrzcie, już jaki brzuch je wywaliło od razu, ciąża 2 minuty i już brzuch, ale taki wielki. Dobra. Strasznie szybko lecą te umiejętności. Chyba muszę, coś się chyba znowu zbagowało po kolejnej aktualizacji, więc chyba muszę to zmniejszyć. Tak czy siak, dziękuję wam bardzo za ten odcinek, mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam do zamienia łapki w górę, subskrypcji, zachęcam was do rozdania, które jest na moim kanale i do tego, żebyście wpadli sobie na live'ika dzisiaj. I cóż, dziękuję i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!